zawodników będzie gościć w 7 ośrodkach województwa podkarpackiego i małopolskiego, gdzie będą rywalizować w 13 dyscyplinach. Nagrodą są medale, ale przede wszystkim radość i satysfakcja z osiągniętych wyników w uczciwym współzawodnictwie. Życzę każdemu jednemu uczestnikowi satysfakcji ze startu, a nawet jeśli nie będzie on od razu zakończony złotym medalem, życzę, aby 24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Podkarpacie 2018 dla wszystkich Was była tym kluczowym momentem w karierze sportowej, który być może zadecyduje o pięknych sukcesach w przyszłości. Sportowcom życzę, żeby osiągnęli sukces. Tym sukcesem będzie dać siebie wszystko. Życzę, aby za 4, za 8 lat na olimpiadach światowych byli reprezentanci właśnie tych dyscyplin, między innymi 4, które się to odbywają w Sanoku. Mam nadzieję, tak jak powiedział pan burmistrz, że te igrzyska, ta olimpiada w sportach zimowych zaowocuje za 4, za 8 lat, bo tak naprawdę praktycznie wszyscy z tych 62 osób, które wchodzą w skład reprezentacji Polski na igrzyska w Pjongczang, każdy z nich występował w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w sportach zimowych. Niech zwyciężają najlepsi. 24. Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych Sanok Podkarpackie 2018 uważam za otwarte. Dziękuję. Doroczne Dni Olimpijczyka to doskonała okazja, by na tę dziedzinę życia zwrócić szczególną uwagę. To czas, w którym warto popularyzować ideę olimpijską, zasady fair play i historię rodzimego sportu, ale także organizować więcej niż zwykle imprez sportowych. Ich inicjatorzy powinni zadbać, by aktywność fizyczna, daleka jeszcze od wyczynu, przyciągnęła jak najwięcej dziewcząt i chłopców, by zainteresowali się nią także rodzice i dziadkowie. To przecież na takich imprezach swoją przygodę ze sportem rozpoczynało wielu naszych późniejszych mistrzów. Wszystkich nas cieszą olimpijskie sukcesy biało-czerwonych. Kiedy stają na podium, my również jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że takich chwil doczekamy się również teraz, gdy w Korei Południowej będą rozgrywane zimowe igrzyska olimpijskie. Wyniki uzyskane w Vancouver i Sochi zobowiązują. Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2018. My, uczestnicy zawodów 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Podkarpackie 2018 ślubujemy dbać o dobre imię reprezentanta swojego województwa i godnie je reprezentować, respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play w każdym czasie i miejscu. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. Mając świadomość trudu przygotowania olimpiady i odpowiedzialności za właściwy jej przebieg,
Ślubujemy wziąć udział w olimpiadzie w duchu walki dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu. Przestrzegać zasad koleżeńskich i odpowiedzialności za powierzony sprzęt i miejsce pobytu w czasie olimpiady. Wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów. Ślubujemy. Uhonorowani zaszczytem sędziowania finałów przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie strzegąc regulaminów stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji. W imieniu wszystkich sędziów ślubuję całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu. Niech zwyciężają najlepsi, niech triumfuje fair play. Przyrzekamy.